Dzień dobry Państwu. Witam się z Wami 28 lipca 2023 oczywiście. Właśnie wychodzę z apartamentowca, z budynku. Jeszcze wszyscy u nas śpią. Jest godzina, no chwilę po 8, więc nie jest jeszcze tak bardzo super wcześnie. Ale pomyślałam, że pokażę Wam, jak wygląda promajna o takiej porze. Nie z okiem naszego apartamentu, a po prostu przejdę się kawałek. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie widać, że wszystko się zaczyna budzić. Łącznie z ludźmi, którzy już zmierzają na plażę, żeby chyba rezerwować sobie jakieś miejscówki. Nie wiem, chociaż wczoraj wieczorem już jak byliśmy, wracaliśmy ze spaceru, to było widać gdzieniegdzie pozostawione rzeczy, tak jakby już takie nocne rezerwacje były zrobione. No, co jest o tyle śmieszne, że w zasadzie nawet jak się pójdzie o tej 11, tak jak nam się zdarza, na plaży, to jeszcze można spokojnie znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie poodpoczywać, więc nie bardzo rozumiem, po co ludzie to robią, ale już nie o tym będzie film. Chcę Wam po prostu pokazać, jak wygląda promajna o takiej godzinie 8 właśnie. Wiadomo, że godzinę wcześniej byłoby na pewno spokojniej. Jeszcze wiecie co, przetrę ten telefon. Będzie lepiej? Minimalnie. A może dla odmiany pójdę z tej strony. Tak. Spotkała mnie panią, która nas ogląda, dlatego musiałam przerwać na moment. Było bardzo miłe spotkanie. Zresztą wszystkie te spotkania z Wami są zawsze bardzo miłe. Czasem się zastanawiacie, czy podchodzić, czy można, czy to głupio nie wyjdzie. Nigdy to głupio nie wychodzi, dużo głupiej wychodzi, kiedy ktoś nam się przygląda, uśmiecha się i szepcze komuś tam z boku do ucha, a nie podchodzi. Dobra, ale już nie będziemy mówić teraz o tym. Zobaczcie. O właśnie, proszę bardzo. W Polsce jest parawanoza, a tutaj to ja nie wiem, jak to nazwać. No ręczniki są już porozkładane, ale oczywiście nikogo na nich nie ma. Ale spokój, Boże, jak pięknie. Tutaj też trochę tych ręczników leży, ale bez przesady nie aż tak wiele. No jak widzicie, tendencja jest taka, żeby rezerwować miejsca w cieniu po prostu. Tutaj, gdzie będzie lampa, nie ma jeszcze takiego ciśnienia, żeby układać sobie te ręczniki. Te miejsca do końca będą pewnie wolne. Czy do końca, najdłużej będą wolne. Przyjemnie, prawda? Ten widok i w ogóle takie sytuacje są niesamowicie kojące. Szum wody, piękny kolor, ciepełko. Cudnie. Przejdę się z tej strony. Leżaczki gotowe, żeby je sobie wynająć. A tu przed nami przy Astorii widać, że czekają ludzie. Stawiam, że czekają, dlatego że za chwilę przypłynie tutaj statek jakiś. Myślę, że może to być jakiś Padre albo jakiś jeszcze inny, bo Biba chyba płynie jutro i na jutrzejszy rejs już od wczoraj na pewno, a może i wcześniej nie dało się kupić biletów. Wie pan, sobie pływa dokładnie tak jak Paweł lubi to robić rano. Cudnie, prawda? No i jeszcze bardzo spokojnie. No dobrze, moi drodzy, to skoro na się nacieszyliśmy oczy tak bardzo rano, no to chyba można powoli wracać, nie? Z tym miłym widoczkiem zostawię Was w to piątkowe jeszcze przedpołudnie, myślę, jeśli chodzi o publikację filmu, to nie powinno zająć to dużo czasu.
olejka po świeże pieczywo. Nie ma się co dziwić. No więc to by było na tyle, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję.